2,5 minuty pozostały do godziny 8. Numer telefonu, który panie powinny teraz zapisać. 66 216 90 66. Sponsorem poranka z Radiem Warszawa jest Bank Pekao S.A. Reklama. Edycja Świętego Pawła zaprasza do Zamku Królewskiego na 27 Targi Wydawców Katolickich. Zapewniamy codzienne spotkania z autorami, atrakcyjne rabaty, panel dyskusyjny i rozmowa z siostrą Benedyktą Karoliną Bauman, Jagodą Kwiecień i siostrą Anną Marią Pudełko. 1 października o godzinie 12. Czekamy na Ciebie przy stoisku edycji Świętego Pawła od 29 września do 2 października, a także na www.edycja.pl. Myślisz, że już wszystko widziałeś i nic Cię nie zaskoczy? Już w pierwszy październikowy weekend odbędzie się 9. edycja Weekendu Seniora z Kulturą. W programie spacery tematyczne, wystawy, spektakle, projekcje filmów, koncerty, warsztaty, spotkania autorskie, prelekcje, zajęcia taneczne. Ponad 500 instytucji kultury z całego kraju zaprasza na bezpłatne zwiedzanie lub za symboliczną cenę. Pełną listę znajdziesz na stronie kultura.gov.pl. Weekend Seniora z Kulturą. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym kardynał Konrad Krajewski opowiada o swojej ostatniej wizycie na Ukrainie oraz wspomina zmarłego przed tygodniem Franciszka Pieczkę, a także o podręcznikach do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym kardynał Konrad Krajewski opowiada o swojej ostatniej wizycie na Ukrainie oraz wspomina zmarłego przed tygodniem Franciszka Pieczkę, a także o podręcznikach do przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Edycja Świętego Pawła zaprasza do Zamku Królewskiego na 27 Targi Wydawców Katolickich. Zapewniamy codzienne spotkania z autorami, atrakcyjne rabaty, panel dyskusyjny i rozmowa z siostrą Benedyktą Karoliną Bauman, Jagodą Kwiecień i siostrą Anną Marią Pudełko. 1 października o godzinie 12. Czekamy na Ciebie przy stoisku edycji Świętego Pawła od 29 września do 2 października, a także na www.edycja.pl. O reklamie. Tu Radio Warszawa na 106 i 2 FM, minęła godzina 8. Wiadomości Informacyjnej Agencji Radiowej. Irena Suchocka. Ambasadorowie unijnych krajów podejmą dziś